Dzisiaj dorabiam mur w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych. Z Dibi szybki spacer. Ja parasoleczka, żabkę. Tam pójdzie trochę zaprawy, na to cegły i pozostanie tylko wstawić drzwi. Najpierw namoczyłem ścianę, żeby zaprawa się trzymała. Rozrobiłem zaprawę, cegły celowo namoczyłem, żeby zaprawa trzymała. No i pomiędzy panelami zacząłem układać cegły. Pion oczywiście był sprawdzany. Robię to, ponieważ drzwi są za wąskie do tego otworu. Brakowało mi około 10 cm, a dzięki temu będzie to już około 2 centymetrów, więc sam raz. W ogóle pierwszy raz coś muruję, więc dajcie znać w komentarzu, czy mi dobrze idzie w ogóle. Jakie to jest krzywe, masakra. Zaraz koniec, a to się dalej nie zawaliło. Póki co wygląda to tak. Wbij na Insta i zaobserwuj.